Cześć, witajcie. Cześć, hejka. Dzisiaj nagrywamy wcześniej, nie wiem kiedy Adaś puści. Pewnie też dzisiaj będziesz puszczał, nie? W czwartek. Tak, nie, no dzisiaj leci, bo jutro święto, dlatego widzimy się dzisiaj, ale to nie szkodzi, bo przecież nie widzieliśmy się tydzień temu, bo też było albo święto, albo tam dni wolne, coś takiego. W każdym razie no, mamy do omówienia troszeczkę wstecz tych telefonów. Więc może zacznijmy tak, może niekoniecznie jakoś tam strasznie chronologicznie, ale zacznijmy może od klapeczki. Huawei pokazał klapeczkę. Możemy zacząć od klapeczki. Znaczy w zasadzie mieliśmy nawet w tym tygodniu dwie klapeczki, jedna smartfonowa, druga telefonowa, ale zacznijmy w takim razie dobrze od Huawei'owej klapeczki. Huawei pokazał Pocketa S. Klapeczkę, która właściwie powtarza design w Pocketa, troszeczkę się różni specyfikacją. Smartfonik oparty na Snapdragonie 778G, ma OLEDowy wyświetlacz 6,9 wewnętrzny, ten duży taki, który po rozłożeniu jest duży, to ma właśnie 6,9. Nietypowa rozdzielczość, podobnie jak w przypadku poprzedniego modelu, ale powyżej Full HD w każdym razie. 10-bitowy kolor, 120-hercowe odświeżanie. Natomiast jest również ten malutki na zewnątrz, który bardzo wielu ludziom się spodobał i powiem szczerze, że ja go też nawet polubiłem, robiąc recenzję poprzedniego Pocketa. To też jest OLEDowy wyświetlaczek, troszeczkę ponad 1 cal ma, bo on jest okrąglutki, trochę powyżej 1 cala średnicy. 340x340, taki trochę zegarek jest po prostu. Zostało im może od smartwatchy trochę wyświetlaczy. Możliwe. W każdym razie pomysł fajny, ludziom się spodobał, tym bardziej, że jakość tego wyświetlacza jest całkiem fajna, można sobie z tym zdjęcie robić i widzieć się, jak się robi zdjęcie. Także jest to bardzo fajnie, można sobie tylnym aparatem robić zdjęcia. Pamięci 128, 256 albo 512 w zależności od konfiguracji. Jedna tylko konfiguracja RAM, przynajmniej jedną znalazłem do tej pory, to jest 8 giga. Aparaciki 40 plus 13 i plus 10 z drugiej strony, znaczy od strony ekranu, tak, od strony rozkładanego ekranu 10,7 megapiksela. Szybkie ładowanie 40-watowe, o czym warto wspomnieć, przy czym bateryjka, tak jak to w składakach, nie 5000, tylko 4000 mAh, ale i tak jest całkiem mi się zdaje fajnie. Pocket, którego miałem, wytrzymywał na tej baterii zupełnie spokojnie jeden dzień, podejrzewam, że tutaj też raczej nie powinno być problemu z tym. Tak, no zabrakło pełnej wodoszczelności, no ale wiadomo, tam oferuje tylko jeden producent składaków jak dotąd. Tu mamy IP53, czyli i tak jakaś tam ochrona jest, no i niestety niezasłużenie cały czas zabrakło usług Google i 5G, natomiast ten nowy model jest troszeczkę tańszy od poprzednika. Ceny się zaczynają, przeliczając oczywiście na razie z juanów roboczo, od tam 3900 po 4900, zależnie od tieru pamięci. Nie wiesz, czy on trafi do Polski, bo na razie ja... To znaczy na razie nie ma żadnej wiadomości o tym, żeby miał trafić do Polski. Wydaje mi się, że sądząc po cenie, że ma szansę, jeżeli będziemy sądzili po cenie, jest troszeczkę tańszy od poprzedniego Pocketa i myślę, że trochę bardziej wcelowany dzięki tej cenie w polski rynek i bardzo możliwe, że się pojawi, ale mówię, żadnych informacji oficjalnych nie mam. Jeśli chodzi, słuchaj, z kolei o usługi Google, to wspominam, jako że nie jestem od reklamowania oprogramowania firm trzecich, a sam Huawei nie poleca. Jest w tej chwili coś, co emuluje starsze telefony Huawei dla Google Plus. Można sobie wejść i zainstalować tak naprawdę całe oprogramowanie. Z tym, że ja mówię, nie polecam tego, no nazwijmy go emulatora, mimo tego, że to jakby średnio jest emulator. To jest po prostu oszukiwacz Google Play, jakby podkładający inny telefon pod telefon, który mamy, który mówi, że jest to starszy model obsługujący jeszcze usługi Google, w związku z tym Google pozwala na instalowanie na nim różnych rzeczy. To jest proszenie się o problemy z bezpieczeństwem. No, ale to znaczy, wiesz, to jest takie samo proszenie się o problemy z bezpieczeństwem, jak instalacja każdego innego oprogramowania, które nie jest oprogramowaniem jakby dającego nadzieję na to, że będzie wolne od bugów producenta, tak? Czy nie wiem, usługodawcy w rodzaju Google'a.
I ja też o tym za każdym razem wspominam w recenzjach, że tak, jest możliwość prostego zainstalowania. Nie polecam, dlatego że bez usług Google można wytrzymać. Natomiast zewnętrzne oprogramowanie zawsze, ale to zawsze jest ryzykiem, że coś niefajnego nam się ze smartfonem stanie. Dokładnie. A skoro już jesteśmy przy klapkach, no to telefon, który będzie zdecydowanie bezpieczniejszy w użyciu, bo w zasadzie w nim niczego nie ma, pokazała Nokia. Nazywa się to Nokia 2780 Flip i tak naprawdę to jest Nokia 2760 Flip, tylko że ma dodane radyjko i ma zmienione kolory obudowy. To jest prościusieńka, totalnie prościusieńka klapka, 1,7-calowy ekranik na zewnątrz, ale słuchajcie, 5-megowy aparat fotograficzny, jak na taką prościznę to nawet nie najgorszy, bo zazwyczaj są dwójeczki dawane, tutaj dali piątkę, więc już może nawet coś będzie tam widać na tych zdjęciach. W środku ekran 2,7 cala, 320x240 pikseli, procek Qualcomm 215, ale już z modemem LTE, czyli można sobie z tego, jak się uprzecie, zrobić router. Podobno obsługuje VoLTE nawet. I tutaj się zastanawiałem, bo w specyfikacji widziałem 4 giga RAM-u, co wydaje mi się mało prawdopodobne, skoro na przykład flesza jest tylko 512 mega. No ale może. Tak, ja wpisałem, co prawda, bo Nokia tak podaje, ale ja bym nie stawiał na te 4 giga RAM-u naprawdę. Możliwe, że oni się pomylili z pamięcią, jest na przykład 4 giga wewnętrzne i 512 RAM-u. To jest trochę bardziej możliwe. Bardziej pasuje. Bardziej pasuje. Do tego no, bateria, wiadomo, no, w takim telefonie mała 1450, czyli styknie. I działa to w oparciu o KaiOS. Kosztuje 100 dolków, czyli jakieś, jak na razie, tam 490, niecałe 500 stówek, czyli w sumie nie mało jak na taką prościznę. Tak. Więc, no cóż, no całość taka, no. To, co istotne może, to to, że ma rzeczywiście dwa ekrany, ma ekran wewnętrzny, ma ekran zewnętrzny, wewnętrzny oczywiście z klawiaturą. To, że aparat ma na przednim panelu, a nie na tylnym, czyli ma nad tym wyświetlaczem zewnętrznym, to też jest taka informacja istotna. A tak poza tym jest to prosty telefonik obsługujący 4G, co w zasadzie i dobrze, dlatego że nie wiem, czy pamiętacie, 3G nam do 2025 mają wyłączyć, w związku z tym nie będzie. 2G troszeczkę dłużej, bo do 2030, ale no cóż. Na razie jeszcze można telefony i smartfony 3G kupować ze względu na to, że jeżeli weźmiemy pod uwagę czas użytkowania średni, czyli 2 lata do 3, no to jeszcze się daje trochę poużywać. Jest jeszcze trzecia klapka, nie wiem, nie, zapomniałem zupełnie, ale jest trzecia klapka, co prawda nie u nas, ale jest. Nazywa się, słuchajcie, Kentan Keitai 11. Na polski to by się tłumaczyło, przepraszam, na angielski by się tłumaczyło jako Easy albo Simple Phone, w zależności od tego, które znaczenie nam bardziej pasuje. Jest to klapka japońska dla seniorów przeznaczona, ale jak na nią spojrzycie, to ona jest tak naprawdę marzeniem, podejrzewam, każdego polskiego miłośnika feature phone'u, dlatego że zwróćcie uwagę, jak spojrzycie na obrazki, tam są nie tylko jest klawiatura numeryczna normalna, ale są bezpośrednie klawisze do usług japońskich specyficznych. U nas mogłoby się łączyć, nie wiem, z konkretną stroną jakąś. Są oczywiście przyciski skrótów, dedykowane przyciski skrótów pod tytułem 1, 2, 3, także seniorowi można zaprogramować dzwonienie bezpośrednie do kogoś i to jest bardzo fajne. Jest bardzo duży wewnętrzny i całkiem fajny zewnętrzny ekran, bo tam jest 3,4 cala w środku, słuchajcie, przy rozdzielczości 540x960, bo u nas się przyjęło, że seniorzy nie potrzebują dobrych wyświetlaczy, bo co? No, w ogóle niczego nie potrzebują. Niż normalni ludzie, nie wiem, nie mam pojęcia. Tutaj jest wyświetlacz zarąbisty rzeczywiście, on jest IPS-owy co prawda tylko, ale to w zupełności wystarczy. Słuchajcie, 3,4 cala, u nas chyba największe feature phony mają około 3,2, mogę w tej chwili skłamać, ale te dostępne na rynku podejrzewam, że to jest 3,2 i na pewno nie rozdzielczość 540x960, tylko najwyżej QVGA prawdopodobnie ze wskazaniem na nieco wyższą, ale to jest ta zaczynająca się od 320, tak? Czyli 320 na 400
80 pomiędzy miesiącami. Tak? No pierwsze cena, drugie no zasobność, że tak powiem, seniorów. No, no a tak, ale też, słuchaj, ale, no ale... Tak, ale trzecie też, wiesz, nawyki konsumenckie. To, no tak, Adam, ale to nie jest problem, słuchaj, to nie jest problem. W momencie, kiedy ktoś decydowałby się na dystrybucję takiego rodzaju telefonu u nas, no to dla klienta to jest fajnie. Mnie jakby średnio interesuje to, na co producent sobie może pozwolić, akurat w przypadku Sharpa. No Sharp u nas nie wrzucał nigdy takich telefonów. Nigdy po prostu, bo to jest telefon, to nie jest smartfon. Mimo tego, że ma tego Snapdragona 215, mimo tego, że jest full wypas, wyświetlacz wewnętrzny, to nie jest smartfon. No. Także gdyby się coś takiego na polskim rynku pojawiło, myślę, że znalazłoby nabywców. Prawdopodobnie to nie byłyby miliony sprzedanych egzemplarzy, właśnie, ale myślę, że kilkadziesiąt tysięcy udałoby się w zupełności sprzedać, gdyby się rzeczywiście marketingowcy wokół tego zakręcili i gdyby te ceny rzeczywiście do polskiego rynku troszeczkę bardziej dopasować. No, mogłoby się nagle okazać, że jest to jedyny producent smartfonów, który coś takiego u nas oferuje. A polski rynek to jest nie tylko polski rynek, tylko cała środkowa Europa tak naprawdę. Można by było to samo sprzedawać w Niemczech, na Ukrainie, w Czechach, na Słowacji, Słowenii i tak dalej. I w krajach nordyckich jeszcze prawdopodobnie, bo też gwarantuję ci, znaleźliby się nabywcy. Nawet z pieniędzmi tutaj w tym wypadku. Tam tak, u nas szczerze wątpię. Szczerze też, chociaż nie szczerze, ale jest jeszcze telefon, który wzbudził we mnie potwornie mieszane odczucia. Mówię o zaprezentowanym wczoraj Realme 10, a tak właściwie Realme 10 4G, bo z tego co wiemy pojawi się jeszcze niebawem model 5G, ale trzymajmy się tego, co już pokazano. Więc, moi drodzy, Realme sobie zrobiło telefonik, który z jednej strony całkiem fajnie wygląda, ma całkiem fajny wyświetlacz, ale zrobili też kilka rzeczy, które mi się strasznie nie podobają. Przede wszystkim w porównaniu na przykład z poprzednim modelem, tym numerkowym Realme, czyli dziewiątką, wywalili, słuchajcie, aparat szerokokątny, zamiast tego wsadzili 52. Dla mnie krok... No zrozumiały w dobie kryzysu, tak, trzeba na czymś było przyciąć. Z drugiej, no nie podoba mi się ten krok. No i nie spodobała mi się też troszeczkę komunikacja, bo być może na plakatach zobaczycie, że telefon ma 16 giga RAM-u. I tak w sumie taki był klucz jakby całej komunikacji. No nie ma. Ma 8 giga RAM-u, czyli... Też nieźle, ja nie mówię, że to jest coś złego, też nieźle, ma 8 giga RAM-u, a drugi 8 to jest RAM wirtualny. No i to jest troszeczkę tak jak różnica między pensją netto a pensją brutto. Ja wiedziałem, że to się prędzej czy później pojawi, to się pojawi no, pojawi się, ale mi się to nie podoba. Komunikacji Realme, co prawda nadal niektórzy producenci są o tyle fair, że piszą wartość fizyczna plus, tak? Plus wartość wirtualna. No i to jest okej, no to jest w porządku. No jest funkcja wirtualnego RAM-u, pochwalmy się nią, ale nie mówmy, że ma 16, a już w kilku miejscach widziałem, że piszą, że ma 16. No nie ma FFMAS, no nie ma. Nie, jeżeli chodzi o pamięć, to ja was odsyłam, nie dlatego, że chcę was zbyć, tylko was odsyłam, ponieważ tam są ceny wszystkich wersji pamięci do artykułów, który się u nas pojawił. Nie, ma dać twój pewnie. Tak, tak, tak. Zaraz do tego dojdziemy. Są tam wersje pamięci, jest ich tam sporo, bo tak naprawdę różne, na całym tak? świecie są sprzedawane 64, 128, 256 flasha i 4, 6 i 8 pamięci RAM, w zależności od rynku, w zależności od tego, gdzie co. Do nas trafił ten prawie najlepszy wariant, także spoko w dodatku w cenie niższej niż by wynikało z przelicznika dolarowego. Także tu akurat dla Realme na plus. Troszeczkę mnie też zastanawia komunikacja, piszą o nim jako mistrzu wydajności. No w swojej klasie tak, no ten, bo on ma tutaj Helio G99, on wykręca trochę ponad 400 tysięcy punktów w AnTuTu, więc jest tak raczej w środku stawki albo w, powiedzmy już w tej drugiej połówce stawki, no bo teraz to, żeby być w czołówce, to trzeba już mieć dobrze ponad melona w tym benchmarku. No... Mówię, mam takie bardzo mieszane odczucia i do komunikacji producenta, i do samego telefonu, no bo tak jak powiedziałem, no wyświetlacz jest super jak na segment cenowy, bo to jest super AMOLED, o, 6,4 cala, Full HD+, z 90-hercowym odświeżaniem, dotykiem odświeżanym 360 Hz i jasnością podbijalną do
1000 nitów i jeszcze do tego na tym jest Gorilla Glass 5. W tym ekranie jest dziurka na 16-megowy aparat do selfie, też nie najgorszy przecież. I tak jak już powiedziałem, do Polski trafił wariant 8 plus 128, który kosztuje, moi drodzy, bo matko, sklerozę mam, 1299 zł, ale dzisiaj do 15, jak zagęścicie ruchy, to kupicie go 100 taniej. Czy warto? No cóż, nie brałem tego telefonu do testów i może i dobrze, bo bym się tak jeszcze bardziej tutaj dzisiaj... No ale dobra, zostawmy. Znaczy ja sobie myślę, że do momentu, kiedy ktoś się nie zasadzi, nie wiem, po taniości, po cebulowatości na wersję z 4 giga RAM-u gdzieś w serwisach internetowych, będzie w miarę. Będzie okej. To jest smartfon, który powinien z sensem działać. Ja jeszcze wspomnę, bo umknęło mi, czy mówiłeś o bateryjce 5000. Nie, przepraszam, ładowaniu, bateria przyzwoita. Ładowaniu 33 W. Ładowarka, z tego co widziałem, jest w zestawie. Wydaje mi się, że cenowo został ustawiony w miarę dobrze. Ja rzeczywiście marudziłbym dokładnie na to samo, na co ty, to znaczy, że kolejna generacja serii i w zasadzie skok troszeczkę w dół, jeżeli chodzi właśnie o aparat. Trochę szkoda, ale ci, którzy nie są bardzo nastawieni na, chociaż ta 50 i tak powinna takie zdjęcie robić. Jakieś tam zdjęcia, ale wiesz co, z 12 megapikselach. Od koleżeństwa, które już bawiło się tym telefonem, słyszałem niezbyt takie przychylne opinie o tym aparacie. Okej. Okay. To nie będę powielał, bo to nie jest moja opinia, podkreślam. Pamiętajcie, że nasze koleżeństwo może być trochę zepsute, bo my rzeczywiście dużo smartfonów przerabiamy i czasem tym jakby tą kategorią, do której odnosimy, są te najlepsze smartfony. Zgadza. To jest średnia półka. Mnie się wydaje, że jeżeli chodzi o technikalia te na papierze, to jest średnia półka okej. Okay. Natomiast w przypadku zdjęć polecam Was, jeżeli pojawią się gdziekolwiek recenzje, obejrzeć zdjęcia w pełnym rozmiarze i samodzielnie ocenić, czy ten aparat Wam wystarczy, czy nie. No tak jest. U nas pamiętajcie, że możecie do serwisu dodać zdjęcia, które zrobiliście własnym smartfonem, po to, żeby inni mogli zobaczyć, jakie dany telefon te zdjęcia robi. Tak, jeżeli kupicie dziesiątkę, to można dodawać po prostu zdjęcia. Co prawda oddajecie nam wszystko łącznie z duszą. Nie. Prawa do publikacji nam dajecie, no bo inaczej byśmy nie mogli opublikować, wszystkie serwisy to mają. Natomiast prawa autorskie zostają wasze jak najbardziej. Pamiętajcie tylko o tym, żeby tych zdjęć nie przerzucać przez jakieś dziwne serwisy, dlatego że muszą być dane zdjęcia, żebym ja wiedział, wrzucając je na przykład, że to jest tym właśnie smartfonem zdjęcie robione. Najlepiej bezpośrednio z telefoniku, tak. Po Wi-Fi, bo zdjęcia mogą sporo ważyć. Natomiast rzucanie mamy potwornie niewygodne, uprzedzam, tak, no, ale no, na razie takie jest, będzie lepsze. To robili, bo warto i dla siebie, i dla innych, bo wiadomo, działa też wzajemność. Wy też może kiedyś skorzystacie z tego, że ktoś inny dodał fotkę i mogliście zobaczyć, jak naprawdę ten telefon fotografuje. Już nie pamiętam, wczoraj czy dzisiaj wyskoczył z kolei u jednego z chińskich operatorów Realme. Przepraszam, jeszcze jedną rzecz chciałem wtrącić, bo zapomniałem, a to jest dość istotne w obecnych czasach. Ten oto Realme 10 i podejrzewam, że wszystkie pozostałe modele z tej serii również, z tego co widziałem, ma mini jacka i ma miejsce na microSD. Tak, to prawda. W China Mobile pojawił się Realme 10 Pro, też z niemal pełną specyfikacją, z rozmiarami i z dwoma oznaczeniami. Na pewno RMX3663 to jest wersja chińska, natomiast w certyfikacji jest również wersja RMX3661 i prawdopodobnie to będzie wersja, która się pojawi w Europie i w Indiach. W zupełnej pewności tutaj nie mam, ale myślę, że skoro dziesiątka miała premierę globalną, to Pro tym bardziej powinno mieć premierę globalną, bo jest troszkę fajniejszym wyborem. Tutaj z kolei jest Snapdragon 695, jest również szybkie ładowanie, 6,72 ekranik Full HD pracujący. Nie znam niestety częstotliwości odświeżania, ale myślę, że co najmniej 90 Hz, jeżeli nie 120. Pamięci 128, 256, jeśli chodzi o flash, i 8 albo 12 giga RAM-u. I to jest też oficjalna informacja podawana przez Chińczyków. Aparat fotograficzny 108 megapikseli plus dwójka, z tym, że w przypadku tej 108 to ja jeszcze nie mam takiej zupełnej 100% pewności, dlatego że Chińczycy podali błędnie.
ten główny aparat, ale powinna tam być 108. Tutaj mówię, można mnie pociągać do odpowiedzialności, bo możliwe, że będzie mniejszy. Jeszcze nie bardzo oficjalnie, tak? Więc wrócimy do tego za tydzień. No. Z przodu jest również 16 megapikseli. Adaś mówi, że wrócimy za tydzień, dlatego że ten smartfonik będzie miał premierę 17? Tak, dokładnie, 17 wraz 17. z całą resztą tej serii, bo jeszcze będzie kilka smartfonów. O, jeszcze wtrącę o jednym elemencie wspólnym dla całej serii, poza stylizacją podobną. To jest boczny czytnik linii papilarnych. Nawet jeżeli one mają AMOLEDy, to czytniki są na boku, no bo cena, tak? Musi być na czymś przycięte, żeby te telefony były oferowane w korzystnej cenie. I tutaj Chińczycy... Związanie, bo ja wolę, na przykład. Tutaj Chińczycy podali informację o Androidzie 13, o ile w 10 zdaje się jest 12, o tyle tutaj ta informacja pojawiła się z 13. Mam nadzieję, że to nie jest podawanie awansem pod tytułem, że zrobimy to upgrade, tylko że rzeczywiście on się pojawi na rynku. Pokażyją, widzimy. No i wcześniej jeszcze u nas w serwisie pojawiła się 10 Pro Plus z danymi również niemalże pewnymi, nie mówię na 100%, dlatego że tu może być różnie, tak, również operator. Dimensity 900, również oczywiście Super AMOLED 6,7, też nie znam częstotliwości odświeżania, ale też się spodziewamy 120 Hz. Spokojnie. 128, 256, 812, podobna konfiguracja jak w Pro, nie wiem czy nie będzie wyższego, na razie takiej informacji nie ma. Aparaty tym razem wzbogacone o 8 do zdjęć szerokokątnych, czyli 108 główny, 8 szerokokątna i 2 makro, 16 megapikseli również podobnie jak w przypadku poprzednich z przodu i 67-watowe ładowanie przy baterii 5000 mAh. Na razie dane nadal ostrożne, dlatego że mamy sporo pewności, ale nie stuprocentową, że tak właśnie będą wyglądały te specyfikacje. O właśnie, jeden szczegół, który mi umknął, ale no to muszę Wam o tym powiedzieć. Mianowicie ten model nie ma, moi drodzy, mini jacka w odróżnieniu od pozostałych, ale ma też zupełnie od pozostałych inną stylizację, bo ma bardziej typową ramkę aparatu fotograficznego i ma, zdaje mi się, tak przynajmniej mogę wnioskować po zdjęciach, zagięte krawędzie. Tak. To są takie cechy, które go odróżniają zdecydowanie od całej reszty serii. Pojawiło się jedno Oppo, które stylizacją przypomina nieco jak się spojrzy. To tak? Jeszcze znowu ci przerywam bezczelnie, bo jeszcze jeden model znalazłem u tegoż chińskiego operatora. Mianowicie też już wspomniany Realme 10 5G. A rzeczywiście 5G się również pojawiło. Znowu płaskie boki, płaski tył, czyli stylizacja taka jak tego podstawowego dziesiątki 4G. No i poprawili aparat fotograficzny, moi drodzy. Dodali je trzecią matrycę. Ale nie cieszcie się na zapas, bo nam jest VGA do rozmywania tła, a 2 do makro dołożona. Także tyle różnicy. Z ciekawostek nie ma, moi drodzy, dziurki w ekranie, jest tylko kroplonocz tutaj. Nie wiem dlaczego. W środku ma być Dimensity 700, 8 giga RAM-u. Przynajmniej tak na razie wynika z danych chińskiego operatora i 128 albo 256 giga flesza. Ekran, co ciekawe, tutaj jest IPS-owy, 6,58 Full HD. No, znowu mamy nadzieję na szybkie odświeżanie. Bateria taka sama jak w modelu 4G, czyli 5000 i ładowanie 33-watowe. No i to w zasadzie tyle. I też pewnie zobaczymy go 17 listopada wraz z pozostałymi. I dane też, no tak jak mówię, prawie pewne, bo z China Telecom. Tak, już ma mniejszą matrycę niż, znaczy ma podobną matrycę w zasadzie, jak ten, ma 6,58 matrycę, tak? No tam jest. Wyświetlacza. To 50. Nie, po 5G dali słabszy wyświetlacz, tak macie wybór, albo 4G i lepszy ekran, albo 5G i gorszy ekran. Ja bym chyba wolał lepszy ekran. No, pewnie tak, to znaczy on nie wygląda tak dobrze jak wersja 4G niestety. No nie, wygląda mniej. Na tych renderach, które China Telecom umieścił, oni umieścili tylko czarną wersję, ale nadal to nie jest tak fajny chyba design, chociaż diabli wiedzą, na fotografiach może być trochę inaczej. Widzicie go za mną, on taki fajny brokatowy jest i w czarnej wersji on też tak fajnie brokatowo się mieni.
Także nie jest taki zupełnie zwyczajny. Jacek zaczął mówić o Oppo, Oppo A58. Myśmy już chyba o nim troszeczkę wspominali, bo on się pojawił w takich bardzo rzetelnych i obszernych przeciekach. No, teraz się pojawił już całkowicie oficjalnie, więc możemy już potwierdzić oficjalnie. Podobna klasa co te Realme, bo ekran 6,56, ale niestety tylko HD+, za to z odświeżeniem 90-hercowym. Oczywiście wielkie lotnisko u dołu, jak to w budżetowcu. Na górze kroplonocz z 8-megowym aparatem. Z tyłu no, standardowy zestaw, czyli 50 i 2, czyli tak samo jak w tym Realme. MediaTek Dimensity 700, znowu brzmi znajomo. 6,8 giga RAM-u plus 5 giga wirtualnej i 128 albo 256 flesza i jest gniazdko na microSD. Bateria, nie zgadniecie, 5033-watowym ładowaniem, ale jeszcze, żeby było zabawniej, jest tu, o, znowu znajomo trochę brzmi mini jack, ale do tego jeszcze podłożyło głośniki stereo, ale oczywiście takie trochę asymetryczne, jeden na dole, a drugi to jest ten słuchawkowy, no niemniej jakieś tam stereo niby jest. Na razie znam cenę najdroższego wariantu, to jest przeliczając z juanków 1100 zł, będą jeszcze tańsze wersje 628, 828, ale na razie ceny nie podali. Stylizacja, no jak spojrzycie, to jakby mi ktoś położył tego pokoło tych Realme, co przed chwilą o nich mówiliśmy, to no z daleka można się było pomylić. Troszeczkę inny jakby deseń na tylnej klapce, na tylnym panelu obudowy, ale też płaskie boki, też dwa wielkie okrążki z aparatem fotograficznym. No mówię, z daleka można się nabrać. Kurczę, jedni to zrobi, to zdaje się Honor zaczął albo Huawei i teraz wszyscy robią te dwa okrągłe krążki. No. W Chinach premierę miał Honor Play 30M, do nas jeśli trafi to prawdopodobnie pod inną nazwą, Snapdragon 480, IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala, taki typowy, bardzo typowy z niższej półki smartfonik. HD rozdzielczość pamięci 128 plus 6, 13 plus 2 z tyłu, piątka z przodu. Nie jest zbyt ładny, chociaż ma fajną wersję, taką tęczową, perłowo się mieniącą, lekko błękitnawą. Także jest to tani smartfonik, to jest Snapdragon 480 plus, nie wiem, czy tego plusa dodałem, czy nie. Stosunkowo niedrogi smartfonik, może nie brzydki, ale z niskiej półki i nie ma się chyba co na niego zasadzać. A powiedz lepiej o tym, co masz za plecami. Wiesz co, nie, najpierw jeszcze wspomnę, bo o tym, co za plecami, mam dygresję. Natomiast tutaj jeszcze wspomnę o tym, że Nubia wyprodukowała Z40S w wersji Starry Night. To jest taki fajny smartfonik z motywem jak z, o rany, ten, co sobie ucho obciął. Van Gogha. Van Gogha, tak. Bardzo fajny, ładnie wyglądający, a smartfon technologicznie w zasadzie ten sam, ja mam, bez żadnych różnic. Tak, trzeba uważać, żeby się żaden aktywista do niego nie przykleił tylko. No tak. Natomiast rzeczywiście nie byłbym sobą, gdybym tam z tyłu tego nie wrzucił, co wrzuciłem, a to jest, słuchajcie, drugi smartfon Leiki. Znaczy on jest brandowany przez Leikę, bo tak naprawdę smartfona robi Sharp. To jest Aquos R7, dodajmy, no, według specyfikacji, ale ze zmienioną obudową. Oczywiście. No właśnie nie, bo ma różnicę trochę w specyfikacji względem tamtego. Jedynka się zgadzała, Jota w Jota jest Sharpem, natomiast tutaj są troszeczkę różnice. Jest Snapdragon 8 generacji pierwszej, jest podobnie jak w poprzedniku wyświetlaczek OLED IGZO, 6,6 cala o dziwnej rozdzielczości 1260x2730. Jest Corning Gorilla Glass i podobnie jak w poprzednim odświeżanie 204 do 240 Hz, tak? Jeżeli chodzi o pamięci to jest jedna w zasadzie wersja 512 plus 12 RAM-u. Smartfon obsługuje kartę nano SIM i kartę eSIM, czyli w zależności od tego, co mamy ochotę włożyć, to włożymy. Sharp niestety dał dosyć mało informacji dotyczących aparatów fotograficznych. No wydawałoby się, że skoro smartfon fotograficzny, to powinien być tych informacji po prostu stos. Nie ma. Stylowy, Jacku. On jest stylowy, a nie fotograficzny.
Aparat ten główny to jest aparat 47,2, bo Japończycy są dokładni, w związku z tym umówmy się, że około 50 megapikseli. Przedni aparat to jest 12,6, natomiast tylnemu aparatowi towarzyszy jeszcze czujnik Time of Flight 2-megapikselowy, co jest chyba dosyć dziwne, ale możliwe, że ktoś więcej takie czujniki instaluje jeszcze. I to, co jest rzeczywiście dosyć niezwykłe, to jest design tego smartfona, jak się tak jak Adaś wspomniał, jak zobaczycie raz, że jest ten wielki optycznie powiększony aparat fotograficzny z tyłu, dwa, że smartfon jest dosyć kanciasty, co jak na dzisiejsze designy, to po prostu wygląda dosyć dziwnie. I są radełkowane boki, radełkowane, czyli mające taką kratkę zrobioną i to fizycznie wystającą, czyli to jest z fakturą, tak żeby on się nie wyślizgnął z rąk podczas fotografowania. No to mi się akurat podoba, bo rzeczywiście smartfony tej wielkości, tak duże, potrafią być ciężkie i się wyślizgnąć. Do tego wodoszczelność i dekielek, którym można zakryć ten duży aparat fotograficzny, jak w aparacie Leica. To jest takie nawiązanie do tych dawnych, kultowych małoobrazkowców Leica. No i tak jak powiedziałem, jak dla mnie to jest bardziej smartfon designerski, stylowy, taki dla modnisiów niż faktycznie dla miłośników mobilnych fotografii, chociaż oczywiście robi dobre zdjęcia. Od razu mi się przypomina sprzed już dobrych paru lat taki trik, który robiła Leica z firmą Panasonic. Otóż ten sam aparat, kompakty to były przeważnie. Kompaktowy aparat fotograficzny można było kupić całkiem niedrogo z logo Panasonic i to były niezłe aparaty, bo sam takiego używałem i pamiętam, że był bardzo przyzwoity jak na swoją klasę, ale można go było kupić oczywiście znacznie drożej, w czarnym kolorze i z designem nawiązującym do kultowych małoobrazkowców Leica. I też znam osobę, która taki aparat kupiła, przepłacając sromotnie, bo ja miałem identyczny aparat, ale był, żebym was nie skłamał, chyba czterokrotnie tańszy. I być może tu z tym telefonem jest tak bardzo podobnie dla tych, co po prostu chcą robić porządne zdjęcia, porządnie fotografującym telefonem, w sumie kupią Sharpa, a ci, co chcą mieć koniecznie logo Leica i pokazać, że jestem ten stylowy, fancy tego, to zapłacą drożej za tego Leicfona. Niestety nie udało mi się, kurczę, ustalić ceny tego Leicfona. Przygrzebałem po tych japońskich stronach, ale... To znaczy smartfon ma być dostępny, przynajmniej na konferencji prasowej prezes mówił, że smartfon miałby być dostępny wyłącznie w SoftBanku, co mi się wydaje dosyć dziwne. Natomiast cena zdaje się nie została podana, z tym, że prezes z kolei w Leica mówił o tym, że cena będzie wyższa. No ze względu na inflację, ze względu na to, że ceny części i wszystkiego innego urosły, cena wyższa niż poprzedniego modelu. Natomiast ja chciałem wrócić jeszcze do aparatów fotograficznych. Leica umieszcza tam oczywiście swoje własne podprogramy i filtry charakterystyczne dla nich. Jest proste ustawianie ostrości, jest manualne, jest również matryca jednocalowa. I w przypadku tej matrycy, widzę, że nam się czas skończył, najwyżej zmontujemy. W przypadku tej matrycy ja mam dwa słowa na kanwie właśnie tego modelu jednocalowej. Jeden z użytkowników w mijającym tygodniu zwrócił mi uwagę w komentarzach, że ta jednocalowa matryca to wcale nie jest jednocalowa matryca i on nigdy nie kupi, to dotyczyło Xiaomi zdaje się. On nigdy więcej nie kupi Xiaomi, bo go oszukali, bo miała być jednocalowa matryca, a nie ma jednocalowej matrycy. Zostawił użytkownik link do filmu Jerego, to jest taki znany kanał youtubera, który rozkłada smartfony. Rozwala, no testuje wytrzymałość, a potem rozbiera jeszcze te telefony i czasem pokazuje, jak coś ciekawego jest w środku. I on zrobił sobie karteczkę z wymierzonym jednym calem mniej więcej i rozbierał, sprawdzając właśnie, jak wygląda rozmiar matrycy. Zmierzył i rzeczywiście tam nie ma tego jednego cala, ani po przekątnej, ani na żadnym z boków nie ma. Cały moduł może ma jeden cal ewentualnie, czyli łącznie z plastikiem. Tego też nie. Z tym, że Jerry tam mówi i tłumaczy, z czego wynika taki, a nie inny rozmiar matrycy podawany przez producentów. Słuchajcie, jest to... rzecz, ja wiem, że tym, którzy się zajmują fotografią, nie muszę tłumaczyć,
ale rzecz wzięła się ze starych kamer wideo i z tego, że matrycą w takich starych kamerach wideo była lampa katodowa. Nie wiem, czy wiecie, jak lampa wygląda. Mam nadzieję, ci, którzy są z mojego rocznika albo gdzieś w okolicy, to jeszcze wiedzą, bo wtedy wszystko było na lampach. A młodsi to niech użyją Google'a i sobie sprawdzą. A młodsi niech wejdą do nas na YouTube'a i obejrzą w program nasz o wzmacniaczach u Adama robiony. Przez Adama drugiego, tego naszego Adama i przez Konrada, zdaje się, nie. Tak. Dwóch Adamów było, nie, był Adam z Adamem. My wszyscy byliśmy. Tak czy inaczej warto obejrzeć lampy i do czego są w tej chwili używane. Wracając, matrycą była lampa katodowa. Taka lampa katodowa miała szklaną bańkę. I ta szklana bańka, żeby tam obiektyw podłączyć, no to tubus musiał być taki jak ta szklana bańka, a nie taki jak matryca, tak? Dlatego, że tubus musiał zakrywać całość. W związku z tym rozmiar, który był podawany, to był rozmiar tego średnicy tego tubusa wewnętrznej, czy średnicy bańki, a nie rozmiar matrycy, ani przekątnej, ani żadnego z boków. I to, słuchajcie, zostało. To zostało nadal w aparatach fotograficznych i wszystkie rozmiary matryc podawane dzisiaj są podawane na takiej zasadzie. A co zrobić, żeby uzyskać właściwy rozmiar matrycy? No umówmy się, że taka matryca jednocalowa to jest około 2,5 cm. Jeżeli pomnożycie to przez 2/3, to otrzymacie wtedy mniej więcej rozmiar matrycy, czyli tam będzie 1,16, około 1,16, czyli centymetr 16 mm. Także tak, to nie jest przekątna jednocalowa, to nie jest bok jednocalowy, nie, po prostu nie. Tak się pomnoży jeszcze raz, rozmiar matrycy mniej więcej, ten w calach podawany, przez 2/3, to pi razy oko uzyska się rzeczywisty rozmiar matrycy. Ale podobnie jest, słuchajcie, ze wszystkim innym. Ogniskowe to nie są ogniskowe tak. W przypadku smartfonów, tylko ekwiwalenty pełnej klatki. No tak to kurczę jest. No, po prostu to są miary tradycyjne i tradycyjne sposoby mierzenia wynikające z historii, z dawnych konstrukcji. Po prostu, moi drodzy. Tak, słuchajcie, jest oczywiście mnóstwo innych rzeczy w przypadku smartfonów, które są tak podawane. Na przykład przekątna jest podawana, jak macie wyświetlacz, to przekątne ostatnio są podawane tak, że to jest przekątna, która by była, gdyby te boki schodziły się pod kątem prostym, tak? Wiadomo, że one się nie schodzą pod kątem prostym i ta przekątna jest mniejsza. Ekrany są zaginane, w związku z tym tam też ten rozmiar nie odpowiada w rzeczywistości, ale tak jest podawane po prostu. I przyjęło, no jakoś to trzeba mierzyć i ujednolicić ten system, bo niektóre smartfony jeszcze nie mają kanciaste narożniki, prawda? Wpadają ludzie i mówią, że o rany piszecie, że tam jest 128 giga pamięci, a jest tylko, nie wiem, 92. Tak, kochani, ponieważ to jest pamięć cała, która tam jest. Raz, że ona jest podawana niedokładnie, bo ta pojemność jest inna w ogóle, a dwa, że tam jest zainstalowany Android plus oprogramowanie, które do was przychodzi. I sobie zajrzyjcie też na kanał do naszych filmów, gdzie też z Konradem o tym mówimy, kochani. Jest tak z bateriami. Baterie, słuchajcie, teoretycznie powinny być podawane w dwóch pojemnościach, to znaczy producent je certyfikuje w dwóch pojemnościach. Po pierwsze w pojemności minimalnej, czyli znamionowej, i w pojemności jakby praktycznie występującej jako średnia, uśredniona wartość pojemności baterii. To się po pierwsze nie będzie nigdy zgadzało, bo drugie za moment, rok poużywacie smartfona i poładujecie baterię i już się nie będzie zgadzało jeszcze bardziej. No, także kochani, krótko mówiąc, nie zawsze macie rację, mimo że cyferki wam nie pasują. Nie, to nie o to chodzi. To znaczy, ja powiem szczerze, człowiek, który napisał, że tam nie ma jednego cala, ma rację, ponieważ rozmiar matrycy powinien być podawany dla ludzi. Powinien, ale z drugiej strony no zawsze był rozmiar podawany tak i dla ludzi. No właśnie pytanie dla kogo, bo fotograf by nie był zaskoczony tym, że ta matryca fizycznie fotograf, nie ma cala. Fotograf nie byłby zaskoczony, natomiast fotograf, człowiek, który się bawi fotografię. Tak? Zwykły człowiek oglądający rzeczywiście film na YouTubie, pokazujący, że fizycznie ta matryca nie ma jednego cala, no co, no mówi oszuści po prostu, oszukali mnie, że mają. Pokazuje, skąd to się wzięło. Nie no, Jerry wyjaśnia, o co chodzi. Kochani, w tej chwili te matryce jednocalowe to i tak jest najlepsza rzecz, jaką można dostać,
z dobrą optyką do tego jeszcze powinny rzeczywiście działać bardzo fajnie i z porządnym oprogramowaniem. Nie wiem, jak to jest w przypadku akurat tego Sharpa. Natomiast, przepraszam, Leiki. Natomiast no, matryca Sony, która jest w tej chwili używana jednocelowa, to jest naprawdę bardzo fajna, duża matryca i odpowiednio oprogramowana i z odpowiednią optyką robi po prostu świetne zdjęcie. Tyle właśnie, mogę powiedzieć. Się przypomniała, a ty widziałeś, Jacek, a propos jeszcze tego Xiaomi nieszczęsnego, co, jaki koncept fajny pokazali właśnie w którymś tam zmienionym tak. tygodniu? Widziałem, jeżeli nie udało wam się, nie trafiło wam jakby w oczy, to warto zajrzeć, dlatego że Xiaomi wymyśliło, słuchajcie, smartfona, to na bazie 12 chyba Pro z pulsem, tego 12, tak? Tego 12 SA z tą właśnie calową matrycą, do której tutaj nasz widz miał zarzuty poważne. Wymyślili, że fajnie by było zrobić tutaj troszeczkę większe obiektywy i wymyślili, zrobili prototyp z odpowiednim... prosi, żeby to sprzedawać. Gwintem z odpowiednimi obiektywami nakręcanymi, z filtrami, które tam można, zdaje się, dołożyć jeszcze. No tak, tym, no. Warto zobaczyć na zasadzie ciekawostki. Co popatrzcie, tu w złą stronę, no znowu w złą stronę pokazuję. Za Jackiem ten telefon ma ładną, okrągłą oprawkę. Obiektywy też mają okrągłe mocowanie i właśnie tutaj to ograło się o mi. Po prostu tam ten obiektyw ma gwint po obwodzie, ta oprawka i tak ten samy na to normalnie taki obiektyw. Co prawda, no, wam co szczerze, prawda, że zobaczyłem, najpierw myślałem, że ktoś sobie jaja robi. Serio. Dopiero później faktycznie mówię, o nie, Xiaomi to przecież się przyznaje do tego na Weibo. Mówię, o rany, no. I znowu, patrzcie, wraca koncepcja smartfonu z modułem, co już kiedyś było, kompletnie się nie przyjęło. Próbowała Motorola, był nawet fotograficzny moduł. Próbował Samsung zrobić telefon z mechanicznym, prawdziwym obiektywem na pleckach. Była taka na przykład G-Zoom, genialny telefon. Niestety się nie przyjął. I ja bym go teraz też już nie kupił, ponieważ tam był problem z tym, że ten obiektyw w kieszeni niestety się brudził, a nie mógł być szczelny, bo musiał się ruszać i fotograficzne obiektywy no, też się ruszają. I siłą rzeczy, no nie dało się tego zrobić w smartfonie w tak prosty sposób, jakby się wydawało. Natomiast były próby, żadna nie wyszła. Nie wiem, czy by się Xiaomi teraz zaryzykowało, ale z drugiej strony, gdyby to nie wymagało dopłaty, gdyby standardowy smartfon już miał gwint do obiektywu, i możemy sobie do niego dodać obiektyw, ale wcale nie musimy, to może część użytkowników by się dała jednak na tą funkcję, na ten dodatek skusić i może od razu kupowaliby kit telefon plus obiektyw, a może po prostu kupiliby smartfon dedykowany, z dedykowanym mocowaniem pod obiektywy, które już mają, bo wiadomo, są nikoniarze, są kanonowcy, każdy obiektyw ma inne mocowanie, są oczywiście adapterki, więc to też jest do obejścia. Z tym, że tutaj to jest, musicie o tym pamiętać, głównie ruch marketingowy Xiaomi. Tak, bardzo fajny. To zrobili dla hype'u, ale to jest ciekawe. Naprawdę. Niemniej tutaj też jest kwestia fizyki, jest kwestia na przykład odległości soczewki od matrycy. No, jest kwestia tego, że tutaj te obiektywy tak szerokie, tak, o takiej średnicy jak tutaj, to tak naprawdę nie mają sensu, bo to podwyższa tylko cenę smartfona. Ten obiektyw mógłby być troszeczkę mniejszy. Co prawda wtedy również uzyskujemy więcej, bo światło powinno wpadać troszeczkę więcej i to też jest dosyć sympatyczne. Niemniej obawiam się, że cena takiego Xiaomi z optyką troszeczkę lepszą rzeczywiście przyłaby najśmielsze oczekiwania. Już bez tej optyki jest konkretna, nie? No właśnie. W związku z tym rynek na tego rodzaju smartfony też jest stosunkowo mały, dlatego nie szykowałbym się przynajmniej jeszcze w najbliższym czasie na to, że tego rodzaju smartfony pojawią nam się w sklepach. Także na razie obawiam się, że to jest wyłącznie niestety ciekawostka. No dobra, to chyba kończymy, bo widzowie już chyba powoli zasypiają. Pozdrawiamy was serdecznie. Ja przepraszam za przedługi wykład o jednocelowej matrycy, ale to za ubiegły tydzień, kiedy nas nie było. Pozdrawiamy was serdecznie. Dziękujemy jak zwykle za to, że nas odwiedziliście, że mieliście cierpliwość nas posłuchać i pooglądać. To drugie może niekoniecznie, lepiej nas słuchać niż oglądać. Natomiast zapraszamy was również na przyszły tydzień. Będzie może więcej premier, będzie o czym mówić. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.